Witam was gorąco. Jak widzicie, nie zwalniamy tempa. Trzecia odsłona wrześniowa już. Liga Redbox gra. Tym razem nie przestajemy zaskakiwać. Gramy w sercu, w mateczniku Lechii Gdańsk przy Trauguta 29. Właśnie tutaj, gdzie rozgrywamy nasze mecze. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj Artur Olszewski, to się zgadza. Zespół DT, restauracja Lucynka i Michał Wasielewski, zespół Partnex. Oczywiście stałym współprowadzącym Gerard Puc, koordynator Lig Pomorza. Cześć Gery. To na początek do Artura pytanie. Artur, DT, restauracja Lucynka. Pod tym groźnym skrótem determinuje się nazwa Dancing Trolls. Dokładnie, to jest nazwa z poprzedniego sezonu, która została zachowana. W tym sezonie pozyskaliśmy sponsora strategicznego, dzięki któremu gramy w tych rozgrywkach. No i dołączyliśmy jego nazwę oczywiście do nazwy zespołu. A chcieliście, żeby zostało coś z Dancing Trollsów i stąd to DT, tak? Tak, dokładnie, to jest tradycja. Graliśmy pod nazwą Dancing Troll już chyba 3 czy 4 sezony, także chcieliśmy chociaż zostawić kawałek historii w nazwie. Sponsor się zgodził, za to mu oczywiście dziękujemy bardzo. No i gramy pod tą nazwą. No i słuchaj, pierwszy mecz? Pierwszy mecz. Pierwszy mecz przegraliśmy 0-3 z zespołem Decathlon, Kartuska. Tak. No i ten Decathlon będzie groźny chyba dla wszystkich. Myślę, że jest przypadek. Przypadek, tak? Oczywiście. Aczkolwiek oczywiście uszanujemy tego rywala, pokona nas 3-0, nieprzypadkowo. No wy taki fałszywy Beniaminek jesteście, to wiesz, no nerwów nie miało prawa być jakichś, tak? Tak, no. Może było nerwy, choć większość zespołu już gra z nami od 3 lat. Także mi się wydaje, że to była po prostu kwestia pierwszego meczu, okres wakacyjny, wyjazdów. No i że był to pierwszy mecz po dłuższej przerwie, każdego z nas w związku wynik jest taki jaki jest, ale myślę, że z każdym meczem się coraz lepiej. Chyba teraz aktualnie prowadzimy 2-0, także tego się cieszyć. No właśnie widzę, że Marcin ledwo siedzi na stołku, bo chciałby pomóc, Michał chciałby pomóc kolegom. Michał, teraz do Ciebie, wy jesteście totalnym Beniaminkiem. Również pierwszy mecz to było frycowe, w topa. 7-2 przegraliście, przypomnij, z jakim zespołem? Z Radiem Plus. Z Radiem Plus. Ale sprawdziliśmy, że mieli 30 meczów rozegranych, także jesteśmy usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni, dokładnie tak. No i powiedz, czego oczekujecie od tych lig? Przede wszystkim dobrej zabawy, bo spotkaliśmy się z chłopakami z pracy przedtem 3 razy na Orliku, na przeróbce. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu samym ze sobą cały czas grać. Absolutnie nie ma sensu. Spotkamy się z kimś innym i będą emocje. Tak. No oczywiście mamy swoje sportowe cele, aczkolwiek jeszcze na razie ich nie zdradzamy, zobaczymy co będzie dalej. Na razie 2-7, ale myślę, że na dobry początek nie było najgorzej. Dobrze, w trakcie sezonu będę się wyciągał te cele. Tak. Dobra. No to już będę wyciągał. No teraz przegrywacie 2-0, jesteś niespokojny. Zespół nie, DT. Chyba jeden jest. A jednak, nie drodzy wiem, panowie. Ja powiem szczerze, nie zauważyłem. Słuchajcie, dowiemy się po programie, no to optymistycznie. Widać, że program jest na żywo. Tak, oczywiście. Streaming jest włączony, Redbox TV. Czego oczekujecie od Michał, od nas, z naszej strony? Czy spełniają się wasze oczekiwania? Medialnie jest OK? Śledzicie naszą stronę? Jak to wygląda u was? No żyjecie tym Redboxem, tak, o to mi chodzi, tak? Tak, żeby to wyciągnąć. Także te pierwsze dni to na pewno co non-stop, nawet w telefonie tam sprawdzamy. Tak. Kiedy się galeria ukaże z naszym zdjęciem, bo jeszcze nie ma, chciałbym powiedzieć tutaj. I cały czas tam patrzymy na inne zespoły. Na kulpana robimy zaraz. Tutaj obserwujemy Radio Plus grających, żeby zobaczyć z Café Ferber na ich tle, jak się Café Ferber wykaże, będziemy mieli już porównanie, prawda? Przyzwyczailiśmy naszych widzów, że nasi goście są z nami. Są z nami przez cały program i musimy się wytłumaczyć. No, oni ledwo tutaj siedzieli na tych stołkach, bo nawet w trakcie rozmowy padła bramka i nie wiedzieli jaki jest wynik. Okazało się, jakie emocje, okazało się, że jest jednak 1-1. Także Michał tutaj mógł być spokojny, bo Artur myślał, że jest 2-0. No jest... tak, no tutaj jeden i drugi kolega, no nie ma się co dziwić, że siedzieli jak na gorących stołkach, tak, bo jak najszybciej chcieli wrócić do swoich drużyn i wspomóc ich, no normalna sprawa. My też chcemy poglądać jeszcze mecz, dlatego do meritum. To jest pierwszy program, kiedy wreszcie możemy rozmawiać nie o tym, co będzie, tylko o tym, co już było, bo to już się zaczęło, zaczęliśmy w ubiegły czwartek, była inauguracja. Zespół Café Ferber z Hiltonem,
po głębokim spojrzeniu sobie w oczy, jak pamiętacie wszyscy, zagrali ze sobą mecz, wygrał Café Ferber, a równolegle i za chwileczkę grał mistrz z Beniaminkiem. No tak, no w końcu ruszyliśmy i możemy mówić o tym, co już się wydarzyło. Tak. Rzeczywiście inauguracja za nami. Wspomniany mecz Café Ferber, dużo emocji, dużo bramek, 10-6 dla Café Ferber. I dużo kibiców. Dużo kibiców, co też tutaj jest godne podkreślenia. Fajna atmosfera, oby tak do końca sezonu. Jeżeli chodzi o Ekstraligę, rzeczywiście no tutaj było starcie mistrza z Beniaminkiem plus ubezpieczenia. Nie miał najwygodniejszego rywala na początek. Po wakacjach, no i tutaj... A to jest daleko posunięty eufemizm, tak. Że niewygodnego. No każdy musi z Budrosem zagrać, no każdy czy to będzie w pierwszej kolejce, czy w ostatniej, oczywiście. No tak. teraz już będzie na pewno tylko lepiej. Lepiej, ale Adam Wielewicki, kapitan Plusa, powiedział, że oni są chłopakami z podwórka tak naprawdę i oni sobie zdają sprawę, wiedzą, gdzie jest ich miejsce, chociaż zamierzają się utrzymać oczywiście w tej lidze. Jednak to traktuje jako zabawę, mimo to, że jest to Ekstraliga. No powiem tak, no, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Ekstraligę, no tutaj Budros zaczął zupełnie inaczej niż w sezonie mistrzowskim, co też trzeba podkreślić, bo w sezonie mistrzowskim pierwsze mecze wygrywali jedną bramką i wyglądało to tak, że gonili przeważnie wynik. Tak. Tutaj zaczęli od zwycięstwa 10-1, zobaczymy jak to się skończy. Od dobrze zaczęli, C, tak. Dobrze zaczęli, zobaczymy jak skończą. No powiedzieli, że uczą się grać pod presją, no bo jednak jest hasło, obowiązuje hasło bij mistrza, więc każdy będzie się spinał na to. Wiadomo, wiadomo. Nie od dzisiaj wiemy, że trudniej jest obronić tytuł mistrzowski niż go zrobić pierwszy raz, więc zobaczymy jak to będzie w przypadku Budrosa. Już przed meczem pan Zbyszek Staniak, kapitan Budrosa, mówił, że był spokojny zupełnie, mówił, że różnica pomiędzy pierwszą ligą, no bo Plus przyszło z pierwszej ligi, a Ekstraligą jest tak duża, że on absolutnie nie obawia się o wynik i za chwilę na drugi dzień Trójmiasto GSM zadało kłam temu stwierdzeniu. No właśnie wspominaliśmy tutaj we wcześniejszych programach o tych Beniaminkach i sam byłem ciekawy właśnie, jak to Trójmiasto GSM się zaprezentuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z tego względu, że oni, jak wiemy, oczywiście kilka razy wspominaliśmy, w ciągu całej swojej przygody w Redboxie zanotowali tylko dwie porażki, obie z Portem Północnym. I jak wiemy, w tym sezonie Sportem Północnym nie będą grali, więc liczyliśmy na to, że zdobędą komplet punktów w Ekstralidze. Zaczęli bardzo dobrze. Zwycięstwo 4-1 z solidną drużyną tutaj Wybrzeża. Szósty zespół Ekstraligi to jest. No, Wybrzeże no zawsze od kilku sezonów plasuje się w górnej części tabeli, tak. Także no nie są to kelnerzy. I tutaj pewne zwycięstwo 4-1, więc no zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja już się uśmiecham, bo rozmawialiśmy w tym kontekście o Café Ferber, ale Łukasz Zacharski powiedział, że u nich grają barmani i kucharze, więc kelnerkami są panie, więc spoko. Nikomu nie obrażamy. Kelnerami nie są. Tak. Kelnerami nie są. Co dalej? Co jeszcze się wydarzyło? No mieliśmy... No ten dekapon, przeważnie mieliśmy okazję zobaczyć w akcji zespoły zupełnie nowe, które tak. dopiero zaczęły przygodę w ligach Redbox i tutaj... Nasi rozmówcy... Podkreślili już to, że chociaż jak zaznaczyli, był to przypadek, ale tutaj Decathlon no, zaprezentował się dobrze pod względem fizycznym. Bardzo dobra gra w defensywie, dobra postawa bramkarza. No, rzadko się zdarza, żeby drużyna zachowała czyste konto. Im się to udało, wygrali 3-0 z niesłabą też ekipą DT. Także no, zobaczymy, też będziemy śledzić ich występy w kolejnych spotkaniach. Mamy jakby ustaloną liczbę drużyn w Ekstralidze. Pierwszej i drugiej i rozumiem, że to już się nie zmieni. Natomiast wszystkie zespoły, które się zapisują, będą dokoptowywane do ligi trzeciej. No regulaminowo tak to wygląda, że każdy nowy zespół musi zacząć rozgrywki od trzeciej ligi. No w tej chwili już w trzeciej lidze mamy 16 zespołów. Gdyby nastąpiła taka sytuacja, że zgłosi się jeszcze kilka zespołów, wtedy no będziemy robić podział tej ligi na dwie grupy. Będzie runda zasadnicza, gdyby ewentualnie do takiej sytuacji doszło, będzie runda zasadnicza, będą później play-offy, także na pewno nie straci ta liga na atrakcyjność. Oczywiście tego sobie życzymy. Jak najbardziej. No wszystkich cały czas oczywiście, pomimo tego, że sezon ruszył, zespoły zapraszamy do udziału tutaj do nas. No jak to zawsze jest, u nas nie ma jakiegoś ostatecznego terminu, kiedy zamykamy tutaj listę i nie przyjmujemy kolejnych drużyn. Zawsze możemy tak pokombinować, że obojętnie kiedy się drużyna zgłosi, będziemy w stanie to ogarnąć. To co, Gerę, żegnamy wszystkich piłkarsko i do przyszłego tygodnia. Dzięki, cześć.
pasujemy.